is a state of trance with Armin van Buuren. Since the dawn of time, man has been curious about his existence. In a world that doesn't make sense, what is the answer? We think we are in control, but are we? Could it be another source that is controlling our destiny? Thoughts, emotions, feeling, movement? Can it really be possible for the group consciousness to be affected by such an entity? Or are sonic impulses taking over our true reality? Those who have experienced it never forget about it. Those on the fringe look in. Some with anger. Some with a desire to be part of the heavenly collective embraced by such fascination. Those that appreciate such sounds are in awe of the creators. But beyond that, they are taken by the atmosphere within. Are these creators I speak of the shapers of life? Or are we simply falling through a predetermined matrix? The originator of rhythm comes through the beat of your heart. Now, that beat has become the center of our lives, with music at the core. This is the source I speak of, one which brings a new wave of inspiration with each pulse. The creator is indeed man, but I think we all know where the power really comes from. To understand is to be, but to be taken requires a state of trance. Now, let's return to that rabbit hole. Let us get lost in what no fantasy can represent. Ciekawe zdanie znalazłem w tym wstępie. By zrozumieć lepiej, co znaczy być oraz być zabranym, potrzebny jest stan transu. Być zabranym. Zapamiętajcie to określenie. Znaczeń może być kilka, ale my skupimy się na jego znaczeniu dosłownym. Na płytach Armina van Buurena z rocznymi miksami umieszczany jest zawsze motyw globu. Od jakiegoś czasu umieszczany tam jest także ukryty motyw. W 2019 roku Yin-Yang, w 2020 glob przypominał wirusa, a w 2021 jest kształt ósemki, lub jak to woli, nieskończoności. Jest to tak naprawdę znak anameli, czyli figury zakreślanej na nieboskłonie przez punkt, w którym znajduje się Słońce o tej samej godzinie. To także będzie kluczowe w naszym materiale. Ten znak wciskany jest wszędzie, prawdopodobnie przypominając o nadchodzącej katastrofie. Dlatego Facebook zmienił swe logo niedawno na Meta. Wiele firm także ma to umieszczone w logo. A nawet ostatnie Mistrzostwa Świata także pokazywały go nam. Gdy obejrzycie materiał do końca, zrozumiecie, co może oznaczać określenie być zabranym i dlaczego długość dnia ma takie wielkie znaczenie. Ostatnim ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o katastrofę, byłoby miejsce schronu. Oczywistą odpowiedzią są tunele schowane w górach, tak jak to w filmie pokazali 2012. Gdyby nastała katastrofa, nie byłoby czasu na podróże międzykontynentalne, więc byłyby tworzone specjalne bazy na każdym z kontynentów. Washington D.C., huh? Goes all the way to Washington D.C. I don't know. Yeah, you Homeland Security? No. Yeah. How far have you taken this down to? How far have you actually ran a load? Out of here. 100 miles? Up to Maine. No shit. How many miles do you think that is? Man, that's unbelievable. Not to mention, I heard there's one that goes all the way to Colorado, right? Unbelievable.
What do you think you're hauling? Any idea? Crap. Yeah, okay. Yeah. Crap makes all kinds of stuff. Yeah. You don't really know. No. Yeah. I know there's been a lot of military stuff being hauled around lately, that's for sure, huh? Yeah, we deliver to military. Gotcha. Gotcha. Yeah. Yeah, yeah. Well, I appreciate it. I heard there's water supply, food supply, everything's in there. Huh? Yeah, unbelievable. You don't get no cell phone for sure. No. Peace, brother. I mean, basically, you got an underground roadway system here that runs all the way to Maine, to Washington, D.C., to Colorado. It's fully stocked. It runs completely underground. And you can see they've been hauling tons of military equipment. You know, they're stocking all these bases. Now, the other thing is, the railroad system here is also very strategic. They're bringing in boxcar loads, and they're dump shipping here, and they can really deliver to all these locations, which these locations go all the way to Area 51. These locations go all the way to Washington, D.C. There's access underneath the White House to this location, okay? So this is a strategic location, which is really the new command center for the Illuminati and the United States government. Well, forget the United States government. This is a headquarters for the Illuminati. And this is where they'll ship most of their supplies. When they go underground, they can stay underground for quite some time. And this is stocked with food, water, everything they need. It's an underground city. So this is the north entrance, and we're gonna go see if we can do some more digging. W wypadku Stanów Zjednoczonych wszystko można podpiąć pod tajemnicę państwową. Ale w wypadku obszaru, jakim jest Europa, z różnymi krajami, najlepiej byłoby ukryć schron pod pretekstem tunelu kolejowego. Jest wiele materiałów o tym, iż tunel Gotarda jest najprawdopodobniej ogromnym schronem. Nie znam się na konstrukcji tuneli, ale sporo osób uważa, że ilość wywożonej ziemi przez okres 17 lat świadczy o znacznie większych rozmiarach tunelu, niż podaje oficjalne źródła. Wystarczy parę minut, by zamienić owy tunel w schron, stawiając ponad 50-tonowe składane drzwi. Plan ewakuacji byłby priorytetem, a sam tunel powinien znajdować się w strategicznym miejscu, czyli w Szwajcarii, czyli stolicy spotkań Światowego Forum Ekonomicznego z Davos. Łącząc ze sobą Włochy, czyli Watykan, z Holandią, czyli z państwem znanego z pomarańczowej barwy, tak kochanej przez masonów, gdzie łatwo można dolecieć choćby z Londynu. Ale co ja wam będę tłumaczył? Zobaczcie sami.
Nach fast 17 Jahren Bauzeit ist in der Schweiz der längste Eisenbahntunnel der Welt feierlich eröffnet worden. Der Gotthard-Basistunnel gilt als eines der wichtigsten europäischen Verkehrsprojekte. Der Tunnel verbindet die Städte Erstfeld im Kanton Uri und Bodio im Kanton Tessin über insgesamt 57 Kilometer Länge. Täglich sollen 260 Güterzüge durch die neuen Röhren fahren. Hinzu kommen 65 Personenzüge. Der Tunnel wurde früher als geplant und ohne große Kostenerhöhung fertiggestellt. 17 Jahre lang sprengen, bohren und bauen 2400 Arbeiter den Eisenbahntunnel der Superlative. Nicht nur der längste, auch der tiefste, flachste, sicherste soll er sein. Das Herzstück einer Hochgeschwindigkeitstrasse von Rotterdam bis Genua, so die Idee. Im Regelfall stoßen die durchfahrenden Züge ausreichend Frischluft in den Tunnel. Doch während Unterhaltsarbeiten verkehren keine Züge. Die Frischluftzufuhr ist unterbrochen. Es braucht also ein zusätzliches Lüftungssystem für Wartungsarbeiten. Herzstück dieses Lüftungssystems ist ein gigantisches, tonnenschweres Tor, verladen auf einem Eisenbahnwagen. Die eigens für diesen Tunnel entwickelte Spezialkonstruktion soll als mobile Luftsperre dienen, damit die Betriebsleitung während Unterhaltsarbeiten zusätzlich Frischluft in den Tunnel pumpen kann. Auf der einen Seite des Tors wird die abgestandene Luft angesogen und durch den Schacht abgeführt. Auf der anderen Seite wird von oben Frischluft in die Tunnelröhre geblasen. Dieser Kreislauf soll also die Frischluftzufuhr während Wartungsarbeiten garantieren. Jetzt muss sich zeigen, ob dieses komplexe System auch reibungslos funktioniert. Und hier fährt es. Das 54 Tonnen schwere Tor, zusammengefaltet wie ein Origami. Und da kommt auch schon der Metallring in Sicht, die Andockstelle für das Tor. Dabei muss der Lokführer ein Laserkreuz zentimetergenau in Position bringen. Sonst ist das Aufstellen des Tors schlicht nicht möglich. Auf dem Millimeter. Okay. Klappt es jetzt? Ja. Und tatsächlich, der Hebelarm klingt korrekt ein. Damit ist der große Moment gekommen. Das Tor kann sich entfalten. Im Zeitraffer sieht das fast so elegant aus, als ob ein schlüpfendes Insekt seine Flügel ausbreiten würde. Jetzt strömt die Luft und es wird so richtig zugig im Tunnel. Es bläst ihnen fast den Helm vom Kopf. Doch kommt auch wirklich genügend frische Luft? Die Ingenieure im Kontrollzentrum sind gespannt. Noch herrschen im Tunnel Temperaturen von fast 40 Grad. Viel zu heiß für Wartungsarbeiten. Wir blasen jetzt 60 Kubik in den Tunnel ein. Das sollte dann Richtung Norden, dann dementsprechend mit der Unterstützung vom Föhn sehr gut klappen. Tatsächlich, die Temperatur sinkt allmählich auf 33 Grad. Das Tor hat seine Funktion als Luftsperre voll erfüllt. Das Abbauen dauert nochmals gute 10 Minuten. Und noch wissen die Männer im Tunnel nicht, ob die Übung überhaupt geklappt hat. Also 20 Minuten sind das noch nicht und gleich werden wir langsam. Denn der Zug fährt in die sogenannte Multifunktionsstelle Sedrun ein. Jetzt ist zuerst mal nicht dunkel drin. Attenzione, attenzione. Tobias Müller wird überrascht von einer dringenden Durchsage. E aspettate di ricevere altre istruzioni. Achtung, Achtung. Verlassen Sie den Zug sofort. Ich nehme mal an, es ist kein Ernstfall. Folgen Sie danach der Fluchtwegbeschilderung und warten Sie auf weitere Anweisungen. Lassen Sie Ihr Reisegepäck im Zug und helfen Sie sich bitte gegenseitig. Also helfen muss ich niemandem, aber ich gehe jetzt einfach einmal. Was Müller nicht weiß,
Vorne auf der Lok steht Stefan Erni, der testen will, wie sich unser Moderator im Notfall verhält. Blinge der jetzt? Ah, ja. Chris, von Stefan, ich habe Tobias Müller aussteigen. Er ist unterwegs zu dir. Findet Müller den Weg in die Sicherheitszone? Immerhin ist es schön warm hier drin. Oh! Jetzt kommt gerade das Lüftchen. Für Müller offenbar kein Problem. Die Signalisation zeigt ihm, wo er lang muss. Da kann man nicht viel falsch machen. 1450 Meter. Also. Bitte folgen Sie der Fluchtwegbeschilderung bis zur Wartezone. Von der Wartezone aus werden Sie dann weiterfahren. Sie befinden sich in einem sicheren Bereich. Ah, da ist auch schon alles parat für einen Notfall. Wasser, Rollstuhl. Ich habe jetzt zwar das Gefühl, es ist alles so riesig, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie es wäre, wenn da irgendwie ein Zug mit ein paar hundert Leuten anhalten muss und alle ein bisschen verunsichert sind und vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Ich glaube, dann wird es dann da innen eben plötzlich gleich ein bisschen eng. Wie eng es werden kann, das zeigte eine Großübung vor rund 2 Monaten. Einstein war dabei, als 800 Passagiere in Flüelen den Testzug bestiegen. Und den Alptransit-Ingenieuren die Nerven flatterten. Plötzlich quillt starker Rauch in die Wagen. Wir halten in Kürze an der Nothalterstelle. Grund dafür ist Rauchentwicklung am Zug. Bitte verlassen den Zug nach dem Halt sofort in Fahrtrichtung links. Über 800 Passagiere sollen in der Nothaltestelle aussteigen und von der einen Röhre in die andere laufen. Denn die 2 Röhren sind hermetisch voneinander abtrennbar. So ist im Brandfall immer eine Röhre betriebsbereit, um die Passagiere zu evakuieren. Soweit die Theorie. Der Zug ist in der Nothaltestelle eingetroffen. Jetzt bleiben laut Testprotokoll exakt 90 Minuten, bis alle 800 Passagiere evakuiert. Derart ausgerüstet nehmen ihn Kennepol und Erni mit. Tief hinein ins Tunnelsystem. In all diesen Tunneln steckt so viel Beton wie in 84 Empire State Buildings. Wir sind jetzt hier oberhalb von der Tunnelröhre. Also da gerade unter uns ist Tunnelröhre. Genau. Ja. Und von hier aus kommt man quasi in die technischen Räume rein. Aha. Also es ist eben viel mehr als nur 2x57 Kilometer Röhren, oder? Ja. Es sind weitere 40 Kilometer, um genau zu sein. Viele davon vollgestopft mit Technik. Und hier sind wir in dem Herzen eigentlich von der Kommunikation. Also was heißt Kommunikation? Ohne Kommunikation können wir nicht Zug fahren. Eine Kommunikation brauchen wir nicht nur zum Telefonieren, sondern eigentlich um die ganze Führerstandssignalisation zu übermitteln. Und da haben wir keine Signale mehr draußen, sondern wir signalisieren alles auf dem Führerstand. Also das heißt, wenn ich irgendwelche Signale draußen hätte, bei 200 km/h wird es relativ schwierig, als Zugführer das nicht zu sehen. Genau. Im Gotthard-Basistunnel wurden über 300 gelbe Balisen verbaut. Diese elektronischen Kilometersteine senden ein Positionssignal an die Lok, welche die Information an das sogenannte strahlende Kabel weiterleitet. Dieses ist wiederum durch das bahneigene Mobilfunknetz mit 5 Schaltzentralen in der Schweiz verbunden. Hier sind alle Fahrpläne und Zugverbindungen gespeichert und hier wird auch die exakte Position aller fahrenden Züge aufgezeichnet. So erkennt das System frühzeitig Gefahren und kann die Lokomotive notfalls autonom abbremsen. Dieses System kommt aber nicht nur im Gotthard zum Einsatz. Es ist heute gesetzlicher Standard für alle Neubaustrecken in Europa und beginnt sich weltweit durchzusetzen. Nur eine Übung. Das wissen auch die 800 Passagiere in den Rettungsstollen. Keine Spur von Panik. Viele knipsen Erinnerungsfotos. Dieser Tunnel ist schließlich einzigartig. Mit dabei auch Polizeihunde.
Sie müssen sich an die spezielle Umgebung gewöhnen, denn vor der großen Eröffnung sollen sie den Tunnel nach Sprengsätzen absuchen. Nie zapomnijmy o najważniejszym. O satanistycznym otwarciu tego tunelu, który pokazuje jakiś rodzaj nadchodzącej katastrofy. Istnieją także historie o podziemnych miastach na Ukrainie, co w wypadku katastrofy byłyby nieocenione. Rodzi się pytanie, czy to nie może być coś takiego, jak teraz szef grupy Wagnerowców, najemników, się patrzy, oficjalnie ogłosił, że oni muszą zdobyć Bachmut, bo chodzi o podziemne miasta, że pod Bachmutem broń gromadzi się już i zapasy materiałów wojennych gromadzi się już od 100 lat. Pierożgin dokładnie wystąpił, nie wiem, czy ten artykuł już jest oficjalnie w internecie, czy to już jest w telewizji, ja taką informację dostałem na temat tego jego słów
miesiąc temu, a pierwszą audycję, którą kręciłem na ten temat dotyczących podziemnych miast na Ukrainie, zamieściłem w internecie w 2012-2013 roku. Możecie sobie to znaleźć, wchodząc na mojego bloga, którego już nie prowadzę od 5 lat, ale blog jest cały czas aktywny. Można sobie wejść na bloga pod tytułem Rize Inna Rzeczywistość, wejść w rok 2013-2014 i tam znajdziecie artykuły, które pisałem na temat właśnie podziemnych miast, które znajdują się na terenie Ukrainy. I teraz Azowstal, podziemia Azowstalu, podziemia Odessy. No historie czasu II wojny światowej, które są szeroko opisane, o gigantycznych podziemiach, które znajdują się pod Odessą, Sewastopolem, które znajdują się właśnie pod Donbasem, no i oczywiście Bachmut. I teraz macie takie małe porównanie tego, co znajduje się podziemne miasta, które znajdują się na Ukrainie właśnie w Bachmucie, bo to jest teraz najbardziej wyraźne, najbardziej jaskrawe i założyciel, dowódca, przywódca najemników największej grupy na święce Wagnerowców mówi dosłownie, używa słów, że chodzi im o podziemne miasta. Myślę, że dość tego wstępu. Zapraszam na materiał. Widmo katastrofy, część druga. Część 16. Dlaczego światło nie topi kopuły lodu na płaskiej ziemi? Mój Magnus Opus. Dobrze, zastanawiacie się zapewne, skoro słońce jest super gorące, to jak to możliwe, że nie topi kopuły lodu? Ponieważ słońce nie jest takie, jak kontrolerzy chcą, żebyście wierzyli. Słońce, które widzimy w naszym niebie, jest właśnie tym. Ogniskową, widzianą białego światła w środku naszego nieba. Słońce nie jest wiecznym nuklearnym piecem, oddalony o 93 miliony mil, ze skrajnymi temperaturami i podróżującym z niedorzeczną prędkością. Wracając do pytania, skoro słońce jest super gorące, to dlaczego nie roztapia kopuły lodu? Istnieją cztery powody. Numer 1. Ciepło spirali plazmowej jest odpychane przez pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne odpycha lub też odbija plazmę, gdy jest uderzana i odbija ciepło plazmy z dala od lodowej kopuły. Numer 2. Spirala światła plazmy porusza się w strukturze przypominającej tubę i porusza się we wzorze kołowym, gdy uderza w kopułę. Ciepło z plazmy nie pozostaje w jednym miejscu wystarczająco długo na kopule lodu. W ciągu 24 godzin spirala plazmy porusza się po okręgu i przemierza cały okrąg tej płaszczyzny. Pozostaje ona tylko w jednym miejscu przez bardzo krótki okres czasu. Numer 3. Widzialne białe światło jest rozproszone i rozdzielone podczas wchodzenia w wypukłą soczewkę, czyli kopułę lodu i wód powyżej. Rozproszone widzialne białe światło jest podobne do temperatury światła w lupie. Zanim światło trafi na soczewkę, jest rozproszone i ma normalną temperaturę. Dopiero gdy światło przejdzie przez soczewkę i zbiegnie się w punkcie centralnym światła, staje się gorące. Numer 4. Ogniskowa światła jest tym, co powoduje ciepło słońca, a ciepło jest generowane przez skrzyżowanie światła w ogniskowej. Ciepło jest wewnątrz kopuły lodu, w środku naszego nieba w punkcie centralnym. Soczewka wypukła jest mechanizmem, który tworzy ciepło poprzez zbieżność lub skrzyżowanie światła w ogniskowej. Dokładnie tak samo jak działają lasery. Ciepło słońca jest w środku twojego nieba, dzięki zbieżności światła, do punktu centralnego. Dlatego mamy atmosferę dokładnie tam, gdzie powinna być, pomiędzy wodami. Ciepło słońca na środku nieba odparowuje wody i zamienia je w gazy lub atmosferę. Wody powyżej i poniżej są w postaci płynnej, ponieważ są ogrzewane przez gorący punkt ogniskowy światła, który nazywamy Słońcem. Ciekłe wody znajdują się tuż pod atmosferą, ponieważ jest tam trochę chłodniej. Nie wystarczająco gorąco, aby zamienić się w gaz, ale wystarczająco ciepło, aby utrzymać wodę w stanie ciekłym między 0 do 100 stopni Celsjusza lub między 33 a 212 stopni Fahrenheita. Więc lód, można łatwo zobaczyć, tworzy się w najdalszej odległości
od rzeczywistego źródła ciepła, czyli słońca na niebie. Kopuła znajduje się najdalej od źródła ciepła i tworzy lód, ponieważ centralny punkt światła znajduje się dokładnie pośrodku naszego nieba. Podsumowanie. 1. Słońce nie jest piecem nuklearnym. 2. Słońce jest ogniskiem światła na środku nieba. 3. Ciepło plazmy odbija się od elektromagnetycznej kopuły. 4. Światło plazmy poruszy się po okręgu. Nie pozostaje wystarczająco długo w jednym miejscu. 5. Światło jest rozproszone od kierunku soczewki. 6. Ciepło jest generowane w ognisku światła, słońcu, które widzimy na naszym niebie. 7. Atmosfery i płynne wody ogrzewane są przez ogniskowy punkt światła pośrodku nieba, czyli nasze Słońce. Część 17. Dzień i noc na płaskiej Ziemi. Moje opus magnus. W jaki sposób ognisko światła, które nazywamy Słońcem, tworzy obserwowany dzień i noc na naszej płaszczyźnie? Światło plazmy niczym płyn porusza się po spirali, zanim uderzy w naszą kopułę. Plazma porusza się w strukturze przypominającej rurkę wewnątrz spirali. Rura wewnętrzna jest gęstsza i lepiej oświetlona niż otaczająca ją plazma. Plazmowa tuba światła przemieszcza się z piramidy nad naszą kopułą. Plazma rządzi się zasadą prawej ręki w elektryczności. Kierunek przepływu prądu elektrycznego jest skierowany w dół, w stronę naszej kopuły i nas. Plazma porusza się więc w kierunku ze wschodu na zachód nad naszą płaszczyzną. Spirala plazmy zacieśnia się w miarę oddalania od źródła, czyli piramidy. Tuba światła plazmowego uderza w szczyt kopuły. Fizyczna plazma zostaje odbita, a światło przechodzi dalej przez soczewkę, którą jest kopuła lodu i wody powyżej. Plazmowa tuba światła jest spiralna od prawej ręki, zasady elektryczności, więc porusza się ze wschodu na zachód. Nie trafia ona tylko w jeden punkt kopuły, lecz przemierza całe koło w ciągu jednego dnia słonecznego. Tak więc w ciągu 24 godzin koło plazmowe przemierzałoby cały okrąg płaszczyzny, jeden pełny obrót spirali. To jeden dzień słoneczny. Więc gdybyś mógł obejrzeć spiralną tubę plazmową z góry lub z dołu, to tak by ona wyglądała. Albo jak bardzo centralny krąg na tym obrazie Vajry. Bez obaw, zaraz to wyjaśnię cierpliwości. Biała część symbolu Yin-Yang jest tubą plazmy, oświetloną częścią lub dniem. Czarna część to ta część spirali plazmowej, która nie emituje światła, więc to część zaciemniona lub noc. Zadanie domowe. Ponieważ nie mam umiejętności robienia żadnych fajnych grafik, wydrukujcie sobie mapę płaskiej Ziemi, taką jak na tym obrazku. Następnie wydrukujcie obrazek przedstawiający Yin-Yang. Wytnijcie jeden fragment biały lub czarny. Następnie umieśćcie wycięty fragment na mapie płaskiej Ziemi. Upewnijcie się, że mapa płaskiej Ziemi i obrazki Yin-Yang są tej samej wielkości lub obwodu. Czas wschodu i zachodu Słońca będą idealnie pasować we wszystkich większych miastach na całym świecie. Krzywa światła podczas uderzania w powierzchnię jest odpowiedzialna za to, gdzie i kiedy światło uderza, a nie za krzywiznę obracającej się kuli ziemskiej. A tak przy okazji, czy pamiętacie komety i ich ogony z części 10? Tak się składa, że ponad nami podróżuje jeszcze coś, co tworzy ogon. Plazmowa tuba światła tworzy ogon ze spiralnego działania przepływu. Tak więc przedni koniec białej części jest okrągłą tubą. Resztę tuby ogląda się w postaci spirali za przednią częścią tuby. Stąd ogon powstały z działania spiralnej tuby plazmowej. Noc to po prostu nieobecność w tym miejscu ogniskowej, gdyż spirala plazmowa tuby świetlnej znajduje się po drugiej stronie kopuły. Brak światła w tej sekcji plazmy, więc nie ma ogniskowej utworzonej przez soczewkę. Tak więc centralny punkt światła porusza się ze wschodu na zachód, na naszym dziennym niebie, ponieważ spiralna plazmowa tuba światła, która tworzy ogniskową, porusza się po okręgu, gdy uderza w kopułę nad naszymi głowami, a ukończenie jednego obrotu zajmuje 24 godziny. Biała część Yin-Yang to światło dzienne, a czarna część to noc.
Podsumowując, spirala plazmy tworzy tubę, bardziej skoncentrowana i oświetlona. Po przeciwnej stronie tuby brakuje światła. Kierunek przepływu schodzi w dół w naszą stronę. Zasada prawej ręki obraca się ze wschodu na wschód. Tuba uderza w kopułę. Plazma jest odpychana, a światło przechodzi przez soczewkę kopuły. Jasna strona ogniskowej i ciemna strona tworzą wzór yin-yang na płaszczyźnie, tworząc dzień i noc. Tuba potrzebuje 24 godziny, aby zrobić pełny obrót. Jeden obrót równa się jeden dzień i noc. Część 18. Rok słoneczny i pory roku na płaskiej Ziemi. Mój Magnus Opus. Ten film jest z perspektywy obserwatora będącego na półkuli północnej. Jeśli mieszkasz na półkuli południowej, po prostu odwróć informację, gdy ma to zastosowanie. Jak centralny punkt światła, który nazywamy Słońcem, tworzy pory roku i jego roczny ruch z południa na północ i z powrotem na południe dla roku słonecznego? Odpowiedź jest prosta. Światło rozszerza się i kurczy lub innymi słowy pulsuje. Ale jeszcze bardziej szczegółowo, plazmowa rura światła rozszerza się i kurczy lub pulsuje. Co więc mam na myśli? Czy plazmowa tuba światła rozszerza się i kurczy lub pulsuje? Plazma zachowuje się podobnie do tego jak krew, która jest pompowana przez nasze tętnice. Krew będzie przepływać ze zwiększonym ciśnieniem podczas ekspansji i zmniejszać ciśnienie przepływu podczas skurczu. Plazma nad nami ma te same właściwości. Pulsuje, a każdy impuls to rozszerzanie, a następnie kurczenie się plazmy. Swoją drogą to nie przypadek, że nad nami jest plazma. I wszyscy mamy plazmę, czyli po polsku osocze we krwi. Tak więc rok słoneczny to rozszerzenie, następnie kurczenie się i z powrotem rozszerzenie. To zajmuje 365 dni, dla tego procesu lub pulsu. Od rozszerzania do kurczenia się jest 182,5 dnia. Potem odwrotnie, kurczenie do rozszerzenia zajmuje kolejne 182,5 dnia. Rozszerzenie powoduje, że ogniskowa światła, czyli nasze słońce, przesuwa się na południe na niebie. Kurczenie się powoduje, że ogniskowa światła, czyli nasze słońce, przesuwa się na północ na niebie. Słońce podróżuje ze wschodu na zachód. Przepływ energii elektrycznej jest w dół, w naszym kierunku, więc zgodnie z zasadą prawej ręki. Jeden dzień słoneczny to jedno pełne okrążenie wokół płaskiej Ziemi, które trwa 24 godziny. Najdalsza podróż ogniskowej, na północ, to zwrotnik raka, to ta zielona linia, a to za sprawą kurczenia się plazmy. Rok słoneczny to pełny puls, 365 dni, od rozszerzenia do kurczenia się, z powrotem do rozszerzenia, od niebieskiego koła, zwrotnika koziorożca, do zielonego koła, zwrotnika raka i z powrotem do niebieskiego koła, to jeden rok. Teraz czas na wyjaśnienie pór roku, zima, wiosna, lato i jesień. Przesilenie zimowe z punktu widzenia obserwatora na półkuli północnej. Przesilenie zimowe to ta niebieska linia zwrotnika koziorożca. Jest to najdalej wysunięty na południe dzienny obrót ogniskowej światła. Rura plazmowa znajduje się najdalej od północy i mamy najzimniejsze zimowe temperatury. Równonoc wiosenna z punktu widzenia obserwatora na półkuli północnej. Równonoc wiosenna to ta czerwona linia równika, środkowy punkt skurczu, do wewnątrz w kierunku północnej granicy ogniskowej, w kierunku zwrotnika raka. Tuba plazmy kurczy się w kierunku północnej granicy, a więc cieplejsze temperatury wiosną. Przesilenie letnie z punktu widzenia obserwatora na półkuli północnej. Przesilenie letnie to ta zielona linia zwrotnika raka. Najdalej na północ dzienny obrót ogniskowej światła. Rura plazmowa osiąga granicę skurczu najbliżej północy i mamy najwyższe temperatury letnie. Równonoc jesienna z punktu widzenia obserwatora na półkuli północnej. Równonoc jesienna to ta czerwona linia, środkowy punkt rozszerzania się na zewnątrz, w kierunku południowej granicy ogniskowej, w kierunku zwrotnika koziorożca. Rurka plazmowa rozszerza się z dala, od północnego punktu, a więc mamy chłodniejsze temperatury jesienne. Podsumowanie. Rura plazmowa impulsów świetlnych. Impuls rozszerzającej się i kurczącej plazmy. Rozszerza się i kurczy się jak tętnice. Rok słoneczny to jeden pełny puls. Rozszerza się, kurczy i znów rozszerza. Ogniskowa światła będzie podróżować z południa na północ. Z powrotem na południe. Zwrotniki koziorożca i raka to zewnętrzne i wewnętrzne granice wędrującego ogniskowego światła, czyli naszego słońca. Pory roku są określane jako położenie słońca w stosunku do cyklu rozszerzania i kurczenia.
Część 19. Skrócenie dni na płaskiej ziemi. Magnus Opus Jezusa. Czym jest skrócenie dni? Cóż, zobaczmy, co Jezus powiedział na ten temat. Mateusza 24:22. A gdyby nie skrócono tych dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych dni te będą skrócone. Jezus mówi o tym, że dni będą krótsze lub mniejsze niż normalny 24-godzinny dzień. Jak to się może stać? Świetnie, że pytasz, bo jestem gotów ci to pokazać. Nasze słońce nie jest takie. Oto nasze słońce. Widzialne białe światło powstające w ogniskowej tego obiektywu to optyka. Piramidy lub skurcz zeta w języku fizyki plazmy jest tym, co wytwarza spiralną plazmę. Przykład kolejnego skurczu zeta nad nami. Skurcz znany jest również jest jako skurcz zeta. Jest rodzajem systemu ograniczającego plazmę, który wykorzystuje prąd elektryczny w plazmie do generowania pola magnetycznego, które ściska plazmę. Kolejny przykład skurczu z nad nami. Wcisnę się tutaj na chwilkę. Oto materiał ze stycznia tego roku. A Japanese telescope camera captured a glowing spiral in the sky over Hawaii and that also caught my eye. Check this out. 18 stycznia zaobserwowano to zjawisko na niebie i zastanawiali się przez 2 tygodnie nad wyjaśnieniem tego opinii publicznej. A że nic nie wymyślili, powiedzieli, że to rakieta SpaceX, co jest mocno zabawne. It's a trail of exhaust while rotating. It's far from the first time a similar glowing circular object was spotted after a SpaceX launch. That looks so cool. People in locations as distant as New Zealand have seen such spirals overhead after Falcon 9 activity. That is so cool looking. Plazmową spiralę można także znaleźć w biblijnych obrazach. Aha, no tak. Prawie bym zapomniał. O okładce płyty Armina z 2020 roku. Tu też widać plazmę. No dobrze, oglądajmy dalej. Pamiętaj, że plazmowa tuba światła, która tworzy ogniskową światła, czyli nasze słońce na niebie, jest spiralne i pulsuje. Oto spirala uchwycona podczas działania plazmy z materiału Primal Fields, część druga w 8 minucie i 42 sekundzie. Bardziej oświetlona spiralna rura plazmowa, o której mówiłem, może być wyraźnie widoczna w tym eksperymencie. Prawdziwa nauka. Impuls światła plazmy można wyraźnie zobaczyć w 21 minucie 42 sekundzie. Plazma pulsuje szybko, ponieważ jest ona w bardzo małej skali. Nasza plazma nad nami potrzebuje 365 dni na pełny impuls z powodu jej ogromnych rozmiarów. I tyczy się to samo, jeśli chodzi o obrót spirali. Jeśli średnica naszej płaszczyzny wynosi 24 tysiące mil, a jeden obrót zajmuje 24 godziny, to prędkość spirali wynosiłaby 1000 mil na godzinę. Pamiętajcie, że wszystko ma charakter elektromagnetyczny. Nie tylko niektóre rzeczy, lecz wszystko jest elektromagnetyczne. Zapoznajmy się z prądami Birkelanda. To dlatego płyny muszą poruszać się po spirali. Prądy Birkelanda to ruch spiralny. Przykład prądu Birkelanda nad nami. Pamiętaj o środkowym kręgu Wajrzy i Yin-Yang lub sposobie, w jaki światło uderza w naszą płaszczyznę. Wygląda jak oddolny widok spiralnego prądu Birkelanda, bo właśnie nim jest. Wracając do omawianego pytania, jak może dojść do skrócenia dni? Dokładnie w ten sam sposób łyżwiarz figurowy nabiera prędkości podczas obrotu, gdy przenosi swe ramiona do środka, znano jako moment pędu. Ramiona na zewnątrz to wolniejszy obrót, a ramiona w środku to szybszy obrót, to moment pędu. Spirala plazmy zacieśnia się coraz szybciej od ostatniego przepływu prądu przed zmianą kierunku prądu. Zmiana kierunku prądu jest tym, co powoduje katastrofę i wprowadza czerwone niebo. Tak więc w miarę jak spirala zacieśnia się i przyspiesza, plazmowa tuba światła zwiększa swoją prędkość. Wtedy przemierzy ona całą płaszczyznę w czasie krótszym niż 24 godziny. Dni będą krótsze od normalnego okresu 24-godzinnego, czyli nastąpi skrócenie dni. Podsumowanie. Zaplanuj, przygotuj i przetrwaj. Kup zegar analogowy. Preferowany jest zasilany bateriami. Nie zlecaj komputerowi lub urządzeniom automatycznych aktualizacji czasu. Monitoruj czas rzeczywisty i czas kontrolerów. Porównaj czas rzeczywisty z czasem zachodu i wschodu słońca, gdzie mieszkasz. Dowiedz się, kiedy nastąpi skrócenie dni, przed którym ostrzegał cię Jezus, jeśli będziesz śledzić czas.
Niemiecka entomologia Einsteina to jeden kamień. Niczym kamień. Niczym kamieniarz czy wolnomularz. Etymologia imienia Albert pochodzi od germańskiego imienia Adalbert, które składało się z elementów Adal, czyli szlachetny, i Beracht, czyli jasny lub oświecony. Nazwa była powszechna wśród średniowiecznej niemieckiej rodziny królewskiej. Czy ta twarz naprawdę wygląda tak, jakby mogła coś wykombinować lub powiedzieć jakąś prawdę? Czy zaufałbyś i uwierzył jemu? I raczej zaufałbyś wodzie. Ona jest zawsze płaska i nigdy nikogo nie okłamała. A co nam wciskają? 73% ciemnej energii, 23% ciemnej materii, 3,6% gazu międzygalaktycznego, 0,4% gwiazdy i tym podobne. Więc aby teoria grawitacji działała, muszą oszukiwać, aby ich absurdalne równania się zgadzały. Jak oszukują? Poprzez dodanie 96% wartości do ich równania z całkowicie fałszywymi liczbami w postaci wymyślonej ciemnej energii i ciemnej materii. Tak, wiem. Oto obraz ich ciemnej energii. Nie ma nic złego w tym obrazie. Nazywają ją ciemną, ponieważ jest czarna i niewidzialna i nie może być wykryta przez żadne eksperymenty. Tak, ten solidny dowód naukowy stanowi 73% ich wartości dla równań grawitacyjnych do pracy. Więc oto obraz ich ciemnej materii. Nie, nie ma nic złego w tym obrazie. Nazywają ją ciemną, ponieważ jest czarna i niewidzialna i nie może być wykryta przez żadne eksperymenty. Tak, ten solidny dowód naukowy stanowi 23% ich wartości dla równań grawitacyjnych do pracy. Pamiętajmy, czym jest prawdziwa nauka. To eksperyment, który jest obserwowalny i powtarzalny. Tylko elektromagnetyzm jest obserwowalny i powtarzalny. I jest też skalowalny, co nie dotyczy niczego innego. Grawitacja z jej silnymi i słabymi siłami jądrowymi nie jest prawdziwą nauką. To teoretyczne bzdury. Przykro mi, ludziska, zostaliście całkowicie oszukani na wszystkim. Doili was z waszych pieniędzy i śmiali się z was przez całą drogę idąc do banku. Więc jeśli chcesz wierzyć w coś, gdzie 96 liczb jest wymyślonych, niewykrywalnych, przez żadne eksperymenty i fałszywych, o, nie mogę ci pomóc. Część 21. Geneza i stworzenie na płaskiej ziemi. Boże Magnus Opus. Chciałbym tylko poświęcić czas, aby podziękować Brentowi za udzielenie mi wskazówek, jak czytać Biblię wiele lat temu. Powiedział, że każde słowo jest prawdziwe i miał 100% racji. Dziękuję ci, Brent, za mądrość, która mnie oświeciła i dała mi oczy do widzenia i uszy do słyszenia. Ludzie, Biblia jest w 100% prawdziwa. Pozwólcie, że pokażę wam, jak doszło do stworzenia poprzez prawdziwą naukę, czyli elektromagnetyzm i optykę. Księga Rodzaju 1:1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 2. A ziemia była bez formy i pusta, a ciemność była na powierzchni wód, i Duch Boży poruszał się na powierzchni wód. Obwód elektromagnetyczny zamyka się po zmianie. Wszystkie pola ograniczające elektromagnetyczne znikają bez formy i pustki. Ciepło jest rozproszone w całym systemie. Wszystkie fazy wody są w formie płynnej z głębin. Nie ma już lodu ani gazu. Wszystko to płynna woda. Głębia lub wody już tam były. Ciemność była światłem z poprzedniego nieba, które zostało zaciemnione lub przestało emitować światło z powodu wyłączenia lub zmiany kierunku przepływu prądu elektrycznego. 3. I rzekł Bóg, niech się stanie światłość, i była światłość. Obwód elektromagnetyczny zaczyna się od nowa, gdy zaczyna się zmiana kierunku. Pierwsze światło to podświetlona spirala plazmowa, wygenerowana z tej piramidy. Jak na górze, tak na dole. 4. I Bóg ujrzał światłość, że była dobra, i oddzielił Bóg światłość od ciemności. Podświetlona rura plazmowa lub światło wygląda tak, jak patrzymy na nią od dołu, dzieli światło i ciemność, gdy zbliża się i zanim dotrze do reformującej się soczewki kopuły lodowej. 5. I nazwał Bóg obfitość dniem, a ciemność nazwał nocą, a wieczór i poranek były pierwszym dniem. Część jasna to słoneczny dzień, a część czarna to ciemność, którą nazwał nocą, wieczór lub zachód słońca i ranek lub wschód słońca podczas pierwszego dnia, ale światło nadal jest w tubie plazmowej,
to światło tuby plazmowej nie dotarło jeszcze do soczewki. Ponieważ pole elektromagnetyczne działa ponownie, kopuła magnetyczna powraca i tworzy się nowa kopuła lodowa. Soczewka znów przyjmuje kształt wypukły. 6. I rzekł Bóg, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód. Soczewka wypukła skupia światło i tworzy się ogniskowa światła. Punkt ogniskowy zbierającego się światła wytwarza ciepło w środku wód i zaczyna odparowywać wody wokół ogniskowej, tworząc atmosferę lub firmament, który oddziela wody od wód. Firmament, atmosfera lub niebo powstają z parowania wody, z ciepła wytwarzanego przez punkt ogniskowy. 7. I stworzył Bóg firmament i oddzielił wody, które były pod firmamentem, od wód, które były nad firmamentem, i tak się stało. Firmament lub niebo jest zrobione. Wody były rozdzielone przez niebo lub firmament, wody pod i nad niebem. Pola elektromagnetyczne są cofane, więc wody poniżej są odpychane przez diamagnetyzm wraz z ciepłem i ciśnieniem powietrza w bańce atmosferycznej. Wszystkie te czynniki wpływają na odpychanie i położenie wód. 8. I Bóg nazwał firmament niebem. I upłynął wieczór i poranek. Dzień drugi. Warto to powtórzyć, a Bóg nazwał firmament niebem. Niebo lub atmosfera to firmament i niebo, więc wszyscy, którzy wierzą w uniesienie, o to, czym ono naprawdę jest. Kiedy pole elektromagnetyczne spada podczas przemiany lub katastrofy, siła elektromagnetyczna, która utrzymuje twoje stopy na ziemi, znika na mniej więcej jeden dzień. Ktokolwiek nie jest przywiązany do ziemi, zostaje podniesiony i zabrany do nieba. Więc przeduciskowy obóz zachwytu miał rację. Chodzi w nim o to, że nie będziesz chciał, żeby ci się to przytrafiło. Istnieją tylko dwa wyniki, jeśli zostaniesz podniesiony w zachwycie. Upadniesz z powrotem na ziemię, gdy pola elektromagnetyczne zaczną się cofać, lub zostaniesz wessany przez spiralny wir śmierci i gruzu i zostaniesz zgnieciony i upłynniony, gdy twoje martwe ciało dotrze do punktu wyjścia naszego samolotu. Tak czy inaczej, nie będziesz zachwycony. I rzekł Bóg, niech się zbiorą wody pod niebem w jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. 10. I Bóg nazwał ten suchy ląd ziemią, a zbiorowiska wokół nazwał morzami, a Bóg widział, że to było dobre. 11. I rzekł Bóg, niech ziemia wyda trawę, trawę wydającą nasienie i drzewo owocowe, rodzące owoc według rodzaju swego, którego nasienie jest w sobie na ziemi. I stało się tak. 12. A ziemia wydała trawę i ziele, wydające nasienie według swego rodzaju, a Bóg widział, że to było dobre. 13. I upłynął wieczór i poranek dnia trzeciego. 14. I rzekł Bóg, niech powstaną światła na firmamencie nieba, aby oddzielały dzień od nocy, i niech będą znakami, okresami, dniami i latami. Światła są tworzone na niebie lub firmamencie, czyli słońce i księżyc. Słońce jest na niebie dzięki ciepłu i światłu, wytworzonemu przez ogniskowy punkt światła, z połączenia wypukłej soczewki lodowej kopuły i wód powyżej. Punkt ogniskowy i brak jego po stronie nocnej dzielą widzialne światło białe, dzień od nocy. Wzór yin-yang, przedstawiający sposób, w jaki światło uderza w powierzchnię naszej płaszczyzny. I niech będą znakami, porami roku,
dniami i latami. Znaki. Słońce skraca dni i określa nadejście katastrofy. Pory roku. Księżyc przez miesiące przesilenia i równonoce słońca. Dni. Spiralne światło tuby plazmowej. Lata. Pulsowanie światła lampy plazmowej. 15. I niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. Słońce i księżyc są światami na firmamencie. Słońce ognisko światła, które wytwarza ciepło i atmosferę poprzez odparowanie wody w gazy lub pary. Niebo lub atmosfera jest firmamentem nieba. 16. I stworzył Bóg dwa wielkie światła. Większe światło, aby rządziło dniem, a mniejsze światło, aby rządziło nocą. On też uczynił gwiazdy. Większe światło słońce, aby rządzić dniem, i mniejsze światło księżyc, aby rządzić nocą. Słońce i księżyc, dwa wielkie światła, są tego światłem i znajdują się na niebie pomiędzy wodami powyżej i poniżej. Optyka potrzebna do uformowania obu świateł jest wykonywana przez lodową kopułę i wody powyżej. Gwiazdy były najbardziej nieistotnymi światłami i tylko dodatkiem od Boga. On też stworzył gwiazdy. 17. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią. A Bóg ustawił słońce, księżyc i gwiazdy na firmamencie lub niebie, aby dały światło na ziemi lub płaszczyźnie. Ludzie, wszystkie światła na niebie, które widzicie, są właśnie tym światłem, stworzonym przez optykę za pomocą obiektywu, ni mniej, ni więcej. 18. I panował nad dniem i nocą, i oddzielać światłość od ciemności. I Bóg widział, że to było dobre. 19. I upłynął wieczór i poranek. Dzień 4. Część 22. Nowy rok na płaskiej ziemi. Dlaczego robią film o nowym roku w tej serii filmów o katastrofie? Bo Sylwester to koniec 7 dni stworzenia. Boże Narodzenie to 25 grudnia i początek elektromagnetycznej zmiany nad katastrofą. Plazma pojawia się w Boże Narodzenie, czyli w pierwszym dniu stworzenia w Księdze Rodzaju. 25 grudnia, pierwszy dzień stworzenia. 26 grudnia, drugi dzień stworzenia. 27 grudnia, dzień trzeci stworzenia. 28 grudnia, czwarty dzień stworzenia. 29 grudnia, piąty dzień stworzenia. 30 grudnia, szósty dzień stworzenia. 31 grudnia, siódmy dzień stworzenia. Wydarzenie zmiany plazmy dobiega końca i Bóg odpoczął. A teraz już wiecie, dlaczego nowy rok kalendarzowy zaczynamy 1 stycznia, aby pamiętać i czcić 7 dni stworzenia i katastrofy plazmowej. Najbardziej logicznym momentem na rozpoczęcie nowego roku byłaby równonoc lub przesilenie, ale kontrolerzy tego nie robią. Zaczynają to w pozornie przypadkowej dacie, 11 dni po przesileniu zimowym. Oto jak przebiega proces prowadzący do katastrofy. Początkowe znaki ostrzegawcze zbliżającej się katastrofy to skrócenie dni. Pamiętajmy, aby oglądać czas rzeczywisty w porównaniu z czasem kontrolerów. Żniwo jest zawsze jesienią dla tych, którzy mają mądrość. Następnie początek zmiany elektromagnetycznej w dniu przesilenia zimowego wypada 21 grudnia. Potem 3 dni oglądania zachodu słońca. Jeśli słońce zajdzie z powrotem na północ 24, będziesz miał kolejny regularny rok. A jeśli słońce będzie nadal zmierzać na południe, a światło zgaśnie w Wigilię, to wtedy rozpoczęła się zmiana elektromagnetyczna i 25 grudnia lub w Boże Narodzenie pojawi się plazma. Następnie nastąpi 7 dni stworzenia lub 7 dni katastrofy plazmowej. Od 25 grudnia do 31 grudnia. Kulminacja lub zakończenie Sylwestra i pojawienie się nowego nieba i zapoczątkowanie Złotego Wieku. Więc teraz znasz prawdę o prawdziwym powodzie kalendarza rozpoczynającego się 1 stycznia. To albo początek nowego roku, albo początek nowego Złotego Wieku, albo nowego porządku świata. Zachowaj spokój i przeżyj piekielny dzień. 7 dni, ludzie. Tyle czasu trwa katastrofa plazmowa podczas zmiany kierunku przepływu prądu elektromagnetycznego. W 100% całkowicie możliwe do przeżycia, jeśli mądrze podejmiesz decyzję. Nauczę cię wszystkiego, co musisz wiedzieć w nadchodzących filmach o tym, jak zaplanować i przygotować się do tego ogólnoświatowego wydarzenia. Tylko silni przetrwają.
Jeśli wierzysz, że już jesteś zbawiony, dzięki łasce, cokolwiek to znaczy, i boisz się żyć i umrzeć, to więcej mocy dla ciebie. Ale pamiętaj, że zostałeś ostrzeżony, a moje sumienie jest wolne i czyste. Część 23. Elektromagnetyczna katastrofa plazmowa i dwa nieba na płaskiej ziemi. Magnus opus plazmy. Ostrzeżenie. Jeśli trzymasz się jakiegokolwiek systemu wierzeń religijnych, nie idź dalej. Twój światopogląd zostanie oderwany od prawdziwej prawdy. Zostałeś ostrzeżony. To, co właśnie obejrzeliście, to piekielny tydzień 7 dni stworzenia w Księdze Rodzaju. Począwszy od jednego nieba, potem katastrofy plazmowej z wymyślnymi formacjami plazmy, a kończąc na nowym niebie. Kierunek przepływu w dół powoduje jedno niebo. Kierunek zmian przepływu łuki plazmowe w majestatycznych wzorach. Przez 7 dni plazma sieje spustoszenie we wszystkim. Kierunek przepływu jest teraz skierowany w górę i tworzy inny ruch i wzór przepływu plazmy dla nowego nieba. Jak to możliwe? Aby zobaczyć dwa różne nieba. Błękitne niebo, na którym obecnie się znajdujemy, i czerwone niebo, w które zmierzamy. Znowu, odpowiedź jest zawsze prosta. Zasada prawej ręki elektryczności. Kiedy światło schodzi w kierunku nas lub powierzchni naszej płaszczyzny, plazma i punkt ogniskowy będą przemieszczać się ze wschodu na zachód. Światło będzie świecić od góry do dołu, dlatego będziemy widzieć tylko światło. Najlepszą analogią jest sytuacja, w której ktoś stoi nocą na skraju lasu i świeci latarką na ciebie stojącego na trawiastej polanie. Ty, jako obserwator, zobaczysz tylko punkt światła, ponieważ światło nie oświetla niczego, więc zobaczysz tylko światło i nic więcej. W tym właśnie jesteśmy obecnie, błękitnym niebie. Kiedy zmiana kierunku przepływu następuje podczas katastrofy, wtedy światło dochodzi do góry, spod nas lub powierzchni naszej płaszczyzny, a także wokół naszej kopuły. Plazma i punkt centralny będą podróżować z zachodu na wschód. Światło będzie świecić od dołu do góry. Wtedy wszystkie obiekty powyżej zostaną oświetlone światłem i będą widoczne dla wszystkich, ponieważ obiekty nie będą już zasłonięte przez kierunek światła. Wróćmy więc do analogii. Jeśli nadal stoisz na trawiastej polanie, a teraz masz latarkę i świecisz nią na osobę stojącą nocą na skraju lasu, ty jako obserwator zobaczysz teraz wszystko, co oświetla światło, czyli ziemię, trawę, las, osobę. Z twojego punktu obserwacyjnego twoje światło oświetla wszystko na swojej drodze. Wszystkie stałe obiekty stają się widoczne i przestają być ukryte. To było poprzednie niebo do naszego obecnego błękitnego nieba i będzie nowym czerwonym niebem po zmianie kierunku przepływu podczas katastrofy. Tak więc dzięki historii sztuki możesz określić, w jakim niebie byli, na podstawie tego, co przedstawił artysta, ponieważ dokładnie tego byliśmy świadkami. Ludzie, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak niedawno nastąpiła ostatnia zmiana w wydarzeniu. Proszę wejść na kanał Filipa Druzinina i obejrzeć jego serię na Powódź Błotna. Jak więc starożytni zapisali i opisali plazmę elektryczną, której byli świadkami podczas katastrof? Plazma była deifikowana i nazywana bogami we wszystkich kulturach. Starożytni bali się bogów plazmy z powodu zniszczeń, jakie niosła. Plazma była opisywana i przedstawiona przez starożytnych jako bogowie, ludzie, bohaterowie, zbawiciele, włosy, ptaki, skrzydła, pióra, węże, ramiona, ręce i tym podobne. Zbliżenie na centrum plazmy. Grecy, meduza. Plazma. Nie odważano się spojrzeć na meduzę, bo zamieniliby się w kamień. To prawda i przejdę do tego w dalszej części serii. Majowie, Quetzalcoatl, pierzasty lub upierzony wąż. Plazma. Hindusi, Kali. Wieloręka bogini to przerażająca postać, walcząca z naszyjnikiem głów, spódnicą ramion, wywieszonym językiem i wymachująca nożem ociekającym krwią. Plazma. Hebrajczycy, płonący krzew, z którym Mojżesz rozmawiał w Księdze Wyjścia. Exodus 3, rozdział 2. I ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, a krzew nie spłonął. Plazma. Tak, ludzie, Exodus to historia zmiany plazmy w katastrofie. A Pan w tej książce był właśnie plazmą na niebie,
spalał się, ale nie był widziany. Żadna wiara nie jest bezpieczna od tej prawdziwej prawdy. Gdy następuje zmiana, plazma przybiera różne formy, ale tutaj jest ta, którą starożytni zapisali jako dwuramienną, wadżrę lub piorun bogów. Dwa, szpiczasta wadżra z czterema ramionami plazmy. Plazma. Dwa, szpiczasta wadżra z ośmioma ramionami plazmy. Plazma. Zeus trzymający piorun z dwuramienną strukturą plazmową wadżry. Plazma. Zeus i dwa szpiczaste wadżry. Pioruny ze skrzydłami lub plazmą obracającą się wokół centralnego skurczu Zeta. Plazma. Czy widzisz dwuramienną wadżrę w prawej ręce postaci na samej górze pośrodku chmur? Plazma. Starożytni na całej naszej płaszczyźnie ostrzegali. Przyszłe pokolenia poprzez sztukę, mity, folklor, legendy, tradycje, historie i pisma. To jest to, co kontrolerzy wiedzą, a masy nie. Wasza prawdziwa historia. A jeśli myślisz, że elektryczna plazma to po prostu nieszkodliwy stan materii, to czeka cię brutalne przebudzenie w Boże Narodzenie w XXI wieku. Ta mądrość jest dla każdego. Przekaż dalej to, czego się nauczyłeś. Koniec części drugiej. Czytał Sławomir Knapikowski. Pozostaje jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego nikt nigdy nie dyskutuje o jakichkolwiek protokołach? O zasadach wyznaczania, kto miałby dostęp do schronienia przed jakimkolwiek światowym kataklizmem. Jeden pogląd, jak mogłaby wyglądać selekcja, została pokazana w filmie Grenlandia. Oglądacie Państwo przekaz satelitarny na żywo z naszego helikoptera lecącego nad Tampą. Co się dzieje? Boże drogi, chwileczkę. Będzie więcej uderzeń? W obecnej chwili nie mamy więcej informacji do przekazania. To były ostatnie obrazy. Straciliśmy połączenie z nadajnikiem. Alert prezydencki. Dlaczego przyszedł tylko na twój telefon? Wiadomość od prezydenta dla Johna Alana Garrity. Dostałeś przydział w tymczasowym schronie bezpieczeństwa. Tato, pokazują twoje nazwisko w telewizji. Razem z Nathanem Beckettem Garrity. Żadnych osób towarzyszących. Żadnych wyjątków. Dopuszczalno jeden bagaż osobisty. Miejsce relokacji baza sił powietrznych Warner Robins, Georgia. Ważne do godziny 21.45 czasu wschodniego wybrzeża. Twój personalny PIN został przesłany na twój telefon. Proszę potwierdzić odbiór naciskając jedynkę. Może my też otrzymaliśmy wiadomość w naszym telewizorze w domu. Dlaczego tylko John? Prosimy okazać QR kod w bazie sił powietrznych do godziny 21.45. W internecie można napotkać na maniaków, którzy szukają ukrytych wlotów świeżego powietrza do tunelu Gotarda w Alpach. Twierdzą oni, że owy schron zamknięty od środka by był łatwy do zdobycia, blokując oficjalny dostęp powietrza, więc szukają tych ukrytych. Wszystko to brzmi naprawdę niewiarygodnie, więc mam nadzieję, że to tylko teoria. Ten materiał nie miał na celu nikogo przestraszyć, lecz uświadomić, że coś takiego lub podobnego mogłoby się kiedykolwiek zdarzyć. Szukajcie prawdy i zadawajcie pytania. Do usłyszenia za jakiś czas.